Głos Karmelu, miesięcznik szkapleżny zakonu ojców karmelitów bosych w Polsce pod patronatem świętego Józefa i świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Rok 13, numer 1, 1939. Matka Jezusa, Matka Nasza. Z cyklu Głębia Najczystszego Serca. Nieraz z upodobaniem zatrzymujemy się nad myślą, że Maryja jest naszą matką. Staje ona wtedy przed wzrokiem duszy, pełna słodyczy matczynej, pełna dobroci i miłosierdzia dla wszelkiej nędzy, a myśl ta daje nam pokój i ukojenie. Lecz pamiętajmy, że Maryja nie byłaby dla nas matką w dziedzinie łaski, gdyby wprzód nie została Matką Jezusową. W Nim, tym pierworodnym i jedynym Synu, skoncentrowała się cała jej miłość, by następnie przelewać się na nas, na braci Jezusa, przybrane dzieci Boże. Istotnie wielką prawdę Bożej adaptacji, która czyni nas dziećmi Bożymi i stanowi fundament chrystianizmu, możemy oprzeć na tych słowach: Matka Boga, Matką moją. Matka Jezusa, Matka nasza. Maryja jest Matką Jezusa, głowy mistycznego ciała Kościoła, którego członkami my wszyscy jesteśmy. Dzieci przybrane, stajemy się jedno z Jezusem, aby jak On kochać i odbierać wzajemnie miłość naszej Matki. Jeśli głębiej wnikniemy w serce przeczyste Boga Radzicy, przekonamy się, że i dla niej kochać Jezusa i nas stanowi to samo. Być Matką Jezusa i naszą jedno jest. Tym samym sercem, tą samą miłością miłuje Syna Bożego, co i grzeszne swe dzieci. Ten sam Boży plan odkupienia wybrał ją na Matkę Zbawiciela, który i nam ją za Matkę przeznaczył. I nie miałaby Panienka Najświętsza dla nas serca Matki, gdyby jej macierzyńska miłość z Boskiego Syna nie spływała na nas przeczystym potokiem. Kochając swego jednorodzonego, nauczyła się miłować grzeszne dzieci Adama. Wniknijmy w jej serce matczyne. Wsłuchajmy się w harmonijne bicie tego serca, by poznać, jak ono kochało Jezusa, a wtedy poznamy, jak ono nas miłuje. To właśnie najlepiej odkryje nam istotę Bożego Macierzyństwa Maryi. Zda się, sam Jezus odsłonił nam tę tajemnicę, odpowiadając na słowa ewangelicznej niewiasty: błogosławiony żywot, który cię nosił i piersi, które ssał. I owszem, błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. Łukasz 2, 27-28. Dając przez to niejako do poznania, że Maryja wprzód poczęła go wiarą i miłością niż ciałem. Serce Matki. Bóg sam stworzył serce Matki. Istotnie, serce każdej Matki jest arcydziełem Bożym, odblaskiem najdoskonalszym Jego nieskończonej dobroci, ogniskiem zawsze żywym miłości czułej, a wspaniałomyślnej, delikatnej, a mocnej, przewidującej, a pełnej pobłażania. Arcydzieło to Boże rozwija się jak gdyby naturalnie, wraz z życiem każdej kobiety. Zaród Jego tkwi już w jej naturze. Maleńka jeszcze dziecina, bawiąc się laleczkami, z całą powagą naśladuje mamusię, a jeżeli tchnienie łaski wzbudzi z latami w duszy kobiecej wyższe pragnienia i skłoni do ofiary z własnej istoty, zmienia tylko rytm jej serca. Pozostaje ona matką, lecz matką nieszczęśliwych, ubogich sierot, matką dusz. Uczucia te macierzyńskie stanowią wtedy największy wdzięk jej cnoty, sekret jej władzy nad duszami, dodając wzniosłości jej poświęceniu. Czy serce Matki Najświętszej przeszło ten sam proces rozwoju? Maryja była ukochanym dziecięciem Ojca Niebieskiego. Budząc się do życia pod wpływem łaski, w pierwszym momencie niepokalanego poczęcia ujrzała się zanurzoną w światłości.
ogarnioną miłością, na którą natychmiast odpowiedziała ze wszystkiego serca, wszystkiej duszy, wszystkich sił. Było to specjalne tchnienie łaski, stwarzające w Maryi serce dziewicze. Od pierwszej chwili istnienia tej przeczystej dzieciny wszystkie jej władze opanowane były jedynie i bez podziału miłością Bożą. Ożywiona pragnieniem podobania się Bogu, oczekiwała Mesjasza, starając się modlitwami swymi przyspieszyć Jego przyjście i na myśl nawet nie nasunęło się jej, by to ona miała właśnie być Jego matką. Bóg szczególnie doskonałym ukształtował to serce, które miało być sercem Matki Słowa Wcielonego. Dziewica Matka. Ojcowie Święci mówią, że Maryja była nie tylko Matką Jezusową według ciała, lecz owszem, że wprzód poczęła Go i porodziła Duchem. I w tym duchowym rodzeniu tkwi całe życie dziewiczego jej serca. W nim była owa czystość, przez którą Maryja spodobała się Bogu. W nim owo poświęcenie całej swej istoty Bogu w miłości i przez miłość. I ona jedyna troska, by podobać się Jemu i Jego kochać, i ta wiara, skora a prosta, którą odpowiedziała Maryja w dniu zwiastowania na pozdrowienie anioła. W tymto duchowym poczęciu była owa zachwycająca pokora, która zatworzyła się na słowa pochwały i ta roztropność, co to wprzódy milczy, zanim zapyta. Co może znaczyć ono pozdrowienie? W nim była ufność dziecięcia oczekującego rzeczy niepodobnych u ludzi, podobnych jednak u Boga. Była na koniec i ta pokorna, a wielkoduszna miłość Boga i ludzi, która Maryję uczyniła służebnicą Bożą. Anneilla Domini. To wszystko, co podziwiamy w dniu zwiastowania, to było życie codzienne przeczystej panienki, przez które pod wejrzeniem Boga przygotowywała się nieświadomie na chwilę wybraną, w której miała stać się Matką Zbawiciela. Takim było to serce dziewicze, które w promieniach Bożej miłości rozwinęło się jak kwiat cudny w serce matki. A jak stając się matką pozostała dziewicą, tak i serce jej dziewicze biło dalej bez przerwy w sercu macierzyńskim. To harmonijne zlanie się najdelikatniejszych uczuć dziewiczych z najgłębszymi uczuciami matki stanowi niezrównany wdzięk serca Maryi. Dziewica, matka, kochała swe dzieci całą miłością dziewicy ku Bogu. Kochała Boga miłością matki dla syna. Kochała tym więcej, że boskie to dzieciątko było owocem jej nienaruszonej czystości, przez którą spodobała się Najwyższemu. A jakże wzmagała się w jej przeczystym sercu miłość ku Najświętszej Dziecinie, gdy myślała o tym, który odwiecznie nosząc go w swym łonie dał jej to słowo wcielone za syna. Wszak wiemy, że serce każdej matki o tyle silniejszą płonie miłością ku dziecięciu, im więcej umiłowało ojca. Maryja wiedziała, że syn jej jest jedynym i umiłowanym synem Ojca Przedwiecznego. Ten Bóg nieskończony, którego miłość od pierwszego momentu jej życia ogarniała ją, przenikała, pociągała ku sobie niepowstrzymanym popędem, zanurzając całą jej istotę w miłości, a miłości tej nic nie osłabiało, nic nie zmniejszało, nie dzieliło. Każdy akt przeciwnie zwiększał zdolność i możliwość kochania, aż do granic dla nas niepojętych.